dzielenie się swoją wrażliwością, dzielenie się swoimi uczuciami, swoim doświadczeniem. Jest to dla mnie pełne łagodności, wchodzenie w trudne tematy, w trudne rzeczy. Z gotowością i otwartym sercem. Medycyna kobiet jest wtedy, kiedy jedna kobieta robi to, czego druga aktualnie nie może i potrafi się stanąć po prostu w relacji tak prawdziwie. Medycyna kobiet to uważność, to łagodność. Medycyna kobiet to przyjmowanie. Medycyna kobiet to prawda z serca i prawda z brzucha. Medycyna kobiet dla mnie to prawda i mądrość. I tutaj przychodzi mi jabłum, które stoi w bliskim miejscu Ogrodzie Kreacji w Gdyni, które przedstawia kobietę i mężczyznę, tak naprawdę kobiecość i męskość w swojej archetypicznym przedstawieniu. I w tym jabłum kobiecość to mądrość, a męskość to współczucie. I kiedy pierwszy raz się z tym skontaktowałam, to byłam zdziwiona, że jak to? Zawsze myślałam, że kobiecość, kobieta to jest współczucie. A okazuje się, że według tej prastarej tradycji w buddyzmie kobieca medycyna, kobiecość czy kobieta niesie mądrość, jest nośnikiem mądrości. I długo z tym byłam i czuję teraz głęboko, że tak, dokładnie tak jest. Natomiast ta mądrość, ona nie jest żadnym mentalnym stanem, coś co my wiemy. To jest mądrość, która jest mądrością naszego ciała, więc dla mnie medycyna kobiet to mądrość ciała, mądrość kobiecych ciał. Mądrość, która pozwala nam rodzić, mądrość, która pozwala nam przechodzić cykl życia, śmierci, życia każdego miesiąca. Mądrość, która pozwala nam poddać się w byciu penetrowaną, otwierać się na poziomie nie tylko ciała, ale też ciała emocjonalnego, otwierać nasze serce prawdziwie jak kwiat. Cała ta mądrość organicznego ciała, naszego kobiecego ciała. Medycyna kobiet dla mnie to ostatnio staje się bardzo klarowne, że jest to czucie. Czucie, którego sobie bardzo, to które byłam bardzo zła na siebie przez większość życia, za to ile czuję, jak mocno. I wyparłam te uczucia, przez to też wyparłam, odcięłam się od energii życiowej. Stawałam się sztywna i zestresowana i ostatnio dopiero dociera do mnie, jak niesamowitym błogosławieństwem jest czucie i jak bardzo mogę ufać sobie w tym czuciu, nawet totalnie nie rozumiejąc, co się dzieje i czuję, że to jest nasza medycyna. To jest właśnie medycyna kobiet.